Cześć, cześć, witam Was w nowym vlogu z piżamy i w łóżku. 12. Kawki nie było, poranka nie było, bo była gorączka. Ale że dzisiaj się będą działy pierogi, to postanowiłam coś nagrać. No to, wiecie, nie zawsze człowiek w pełni sił. W marcu też miałam taką jednodniówkę, powiem Wam, gorączkową. Więc teraz dopadło, już jest lepiej po tabletkach. Także w porządku. No i tym optymistycznym akcentem zaczynamy nowy vlog, bo vlogmas trwa. Dzisiaj mamy ostatnie rytuały. Właściwie to dzisiaj mamy koniec świata przede wszystkim. Chciałam powiedzieć, koniec świata. Świat się kończy. Jakieś włosy kocie. Ale przede wszystkim jeszcze dwa rytuały, więc do tego czasu muszę wydobrzeć, więc trochę będę detkowała sobie w łóżku, w klimie świątecznej, ale jednak w łóżku. Wykuruję się i będziemy działać. A ja rozłożyłam się tutaj w centrum dowodzenia z kanapkami, planerem, dzienniczkiem. Też mam jeszcze do nagrania dla Was jedną rzecz, ale... No i co? Świąteczny kubek z herbatką. Proszę bardzo. I jakoś będziemy dochodzić do siebie powolutku, bo to nie da rady. Ale centrum dowodzenia w łóżku też nie jest najgorsze i złe. Zlazłam z górnego pokładu i postanowiłam zostać kocarzem. Kto wie, ten wie. Ale przyszłam, bo będzie jeszcze do piernika polewa robiona, a to trzeba nagrać. I jeszcze będą te pierogi. Farsz do pierogów. Farsz do pierogów, nie pierogi. No, także po prostu jestem i czuwam, żeby nie było, że nie. No. Się zastanawiałam, czy mnie sfokusuje, a jednak korzystając z tego, że i tak makijaż nie wchodzi w grę, maseczka czarna peel off, czekam aż zaschnie, a w międzyczasie czekam, aż polewa wystygnie, bo trzeba piernika dopiernikować. Także spa dla urody, chciał nie chciał, musiał. A piernik w swojej objętości i wysokości jest taki, no będzie jeszcze polewą polany. A grzyby się kroją. I teraz grzyby z cebulką, widzę, są smażone, a kapusta tutaj. Chyba zaraz wyżrę trochę kapusty. A polewa ciągle stygnie. Pytam się, co robimy. Więc na pewno nie oblewamy piernika polewą. Nie będzie dużo tego farszu. Nie, no ja będzie w sam raz. No, ja nie wiem. 50-70 pierogów. To znaczy 3 na łebkę. Ja oczywiście, że u nas będzie do 5 osób. Do 5 osób. A ja dzisiaj otwierałam zaległe kalendarze i mam naklejki. I mam to, i mam to. I żelki, które zaraz spróbujemy, bo wyglądają dobrze. Rizis i Tofifi. Aha, i jeszcze bombkę na choinkę. Bo jest super. I jakieś praliny. Quality Street. Coś widać. Jeszcze zastanawiam się nad wagą piernika, ale przede wszystkim jak to się po lewo. Dobrze było, żeby nie na... Zaczekaj, trzeba coś pomóc. Chyba tak, jakieś te chęczniki. Thank you.
A ja ubrałam się jednak christmasowy sweterek. I teraz słuchajcie, będę próbowała farszu grzybkowego. Jeszcze nie doprawionego. Jeszcze nie doprawionego. Faktycznie. Mdłe. Musiałam sprawdzić, czy aby nie mdłe. O matko. O god. Łuski musisz zostawić. Stara świąteczna tradycja. Tak. Zrobimy łuski z groźkami. No on dotyka mojej kochanki. Trudno. Drama. Jest karpiu. Hej ho, ja zrobiłam dla was film. Z odpowiedziami na pytania trochę wcześniej, bo stwierdziłam, że stety, niestety, ale trzeba jeszcze się położyć przed rytuałami, bo no i powiem wam różnie. Choineczka. Super. I no, trwał godzinkę, a ja już zmęczyłam się. Także tak trzeba. Dobra, idziemy zobaczyć, co z rybą. Dzwonki się tworzą. Była ryba, nie ma ryby. Wcale dużo nie będzie tego karpia. Trzeba będzie kupić jeszcze. Filety tym razem. Hej ho, wieczorkiem. Jesteśmy po rytuale Jule, po rytuale wyciągania cierni. Ja przyszłam się z wami pożegnać, chociaż trochę światełek, żebyście zobaczyli, bo dzisiejszy vlog i krótki, i taki mało świąteczny. No, walka z gorączką trwa, ale jest dobrze, dobrze jest wieczorek. Także oczywiście czekajcie na kolejne vlogi. My już rytuały skończyliśmy. Cały vlogmas, całe 21 dni do Jule, rewelacja. Czeka nas jeszcze pełnia, na którą można się zapisać, pełnia jest 30. Także bardzo fajnie. Kota na balkonie zamknęłam, bo wylazła i nie chciała wrócić, a teraz miauczy. Koty są cudne. To się wytnie. I co? I życzę wam fajnego dzionka. Postaram się coś nagrywać jutro, zobaczymy też, jaka będzie kondycha, ale nie chciałam was zostawiać bez vloga, żebyście też zobaczyli, że nie zawsze w pełni energii, ale jak nie drzwiami, to oknem, ale trzeba swoje robić, jak jest zaplanowane, nawet jeżeli będzie vlog troszeczkę krótszy, to mam nadzieję, że mi dzisiaj wybaczycie, ale najbardziej się cieszę, że rytuały zrobione, że tyle was było, 200 osób prawie. Super, rytuał wyciągania cierni jest najlepszy na świecie, dlatego jest na koniec. Będziemy czyści i przejrzyści, przywitaliśmy też światło. Od teraz już będzie przybywało nam dnia. Energie staną się lepsze. I tak jak witam was na początku, to żegnam was w dniu końca świata, w pierwszym dniu ciemności, w przechodzenie z 3D na 5D, w wielkiej koniunkcji i w różnych innych ważnych rzeczach, które koniec świata głosiły. A go nie ma, bo nigdy go nie będzie. Przyczyna i skutek, najważniejsze prawo wszechświata. Ciągłość pewna. Nawet jak się coś kończy, to coś się zaczyna. Jaj, kotek. O, kotek. Kotek. Mówimy wam dobranoc, do widzenia i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa.